Hej, cześć, witajcie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Dzisiaj chciałem pogadać o grupie akrobacyjnej Wonderbolts, która została zaprzysiężona w generacji czwartej. Tu mamy akurat właśnie ich plakat, raczej przedstawienie na dworcu balonów w zefirowych wzgórzach, który był przedstawiony w pierwszym odcinku My Little Pony, nowe pokolenie, gdzie księżniczka Zephyrina Storm pokazuje właśnie Sunny Starscout, a także że naszej ulubionej koleżance, czyli Easy Mumbo, dworzec balonowy w zefirowych wzgórzach, że kiedyś właśnie ta grupa akrobacyjna Wonderbolts istniała. Jak widzicie, tutaj jest właśnie pokazany pałac zefirowych wzgórz i że oni jeszcze mieli magię i latali. A co tak naprawdę się stało? Już wam mogę powiedzieć. Stało się to, że gdy doszło do wojny opaleń Arkany z Twilight Sparkle, to okazało się, że po prostu gdy Twilight już nie miała wyjścia i musiała zgromadzić magię w trzech kryształach, to pozbawiając Equestrii całej magii, no bo żeby zapanował pokój. No posłuchajcie. Zasadniczy problem jest taki, że rozpoczęło się od tego, że kucyk ziemski został zabity przez jednorożca i ogólnie narastały różne sprzeczki i niesmaki wśród trzech ras. Tam Pegazy zaczęły się uważać, że wyższe, że one są doskonałą rasą, ale jednorożce też mówiły, że ale on, my jesteśmy doskonali, bo mamy rogi, mamy magię. No a ziemskie zaczęły się coraz bardziej wkurzać, no bo my rzekomo nic nie mamy, a my chcemy kim być, no. No i zaczęły się kłótnie niesamowite. I po prostu nie dość, że Twilight miała trudny dylemat, no bo słuchajcie, no tutaj ataki opalin Arkany plus do tego utrzymywanie królestwa, plus do tego jeszcze wojna pomiędzy trzema rasami. No to jedynym wyjściem logicznym było pozbawienie wszystkich magii, skoncentrowanie jej w kryształach i wysłanie w trzy strony świata. A teraz jedziemy dalej.